Nie jest to ocena oparta na realnej sytuacji. Nikt na Zachodzie nie rozszerza NATO po to, by zagrażać Rosji. Ale przede wszystkim rozszerzenie NATO było powiązane ze stworzeniem sytuacji prawdziwego bezpieczeństwa w Europie. I dlatego też nie ma konfliktu groźnego na granicach Polski czy na granicach Estonii. Natomiast było pewne zagrożenie na granicach Gruzji i są pewne niepewności w sytuacji rosyjsko-ukraińskiej. I to jest namacalnym dowodem, że rozszerzanie się NATO stwarza sytuację stabilną, umożliwiającą współpracę. I tą współpracę widzi się nawet w rozwoju w stosunkach polsko-rosyjskich, gdzie mimo wszystko następuje powolna normalizacja i powrót do wzajemnie korzystnej w pewnych wymiarach współpracy. Więc ja bym nie przeceniał te wypowiedzi, które pochodzą z sektora państwa rosyjskiego, który najbardziej jest zagrożony długim stanem pokojowym, który jest ofiarą znacznie zmniejszających się możliwości finansowych i który czuje się jako instytucja nieco zagrożonym w układzie wewnętrznym państwa rosyjskiego. Ostatecznie przez wiele lat pozycja Związku Sowieckiego opierała się na monopolu finansowym dla środków przymusu i siły i potęgi zewnętrznej. I to stworzyło sytuację zupełnie anormalną, sytuację, w której nie była równowaga społeczna i która przyczyniła się do zawalenia się ustroju sowieckiego. Jeżeli by ktoś w Rosji oparł politykę zewnętrzną i wewnętrzną na założeniach tego sprawozdania pochodzącego z kół wojskowych, to przyczyni się do głębszego i nowego, powtórnego kryzysu wewnętrznego w Rosji. Jeżeli się do tego doda sytuacja, o której już wspomniałem, jednokierunkowy rozwój gospodarki i kryzys demograficzny, to to nie jest recepta dla potężnej roli Rosji w świecie. Rosja jest ważnym krajem, Rosja jest w pewnym zakresie mocarstwem, Rosja ma pozytywną rolę do odegrania. Współpraca europejsko-rosyjska jest potencjalnie korzystna dla obu stron. Przyjaźń, normalne stosunki z Ameryką są dla Rosji korzystne, jak również i dla Ameryki. I na tym się musi opierać rozsądna polityka rosyjska. I mnie się wydaje, że jesteśmy w tym takim końcowym okresie, w którym jeszcze dawna i bardzo uprzywilejowana część elity sowieckiej dominuje życie państwowe Rosji. Ale to już jest okres końcowy. Co stoi za tą elitą, która w szczególności pochodzi z KGB? Gdzie jest ta następna generacja elity rosyjskiej? Niezależnie od tego, czy ona będzie demokratyczna, czy nie, i nawet jeżeli będzie pochodzić głównie z kół związanych z oligarchami rosyjskimi, to mimo wszystko ona będzie odmienna. A w szczególności w dużym odsetku, na samych szczeblach elity, będzie zawierać w sobie ludzi wychowanych, wykształconych na Zachodzie. Dokąd zmierza elita rosyjska, wysyłając swoje potomstwo do szkół w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Ameryce? I ludzie stąd, z tego rodzaju wykształcenia, będą coraz bardziej się wybijać w Rosji. To jest powolny proces, nie można przesadzać jego znaczenia, ale świadczy o tym, że wypowiedzi wynikające z nostalgii do przeszłości, do której wrócić nie można, nowego Związku Sowieckiego nie będzie, są dla Rosji szkodliwe. Fakt jest, że nawet w krajach od Rosji w dalszym ciągu bardzo politycznie zależnych, czyli Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i tak dalej, fakt niepodległości jest czymś bardzo znamiennym dla elit tych krajów. I one wcale nie dążą do tego, żeby być częścią jakiegoś nowego supermocarstwa. Weźmy bardzo jaskrawy przykład. Putin zawzięty w swej wrogości w stosunku do Saakaszwili nie tylko wypchał Gruzinów z Osecji, z Abchazji, ale ogłosił ich niepodległość. Rosja tę niepodległość uznała. Jaki kraj zależny od Rosji, dosłownie politycznie zależny od Rosji, tę niepodległość już uznał? Ani jeden z tego tak zwanej wspólnoty rosyjskiej, federacji i jak się nazywa, to Commonwealth of... Wspólnota niepodległych państw. Wspólnota niepodległych państw. Ani jeden kraj z tej wspólnoty tej niepodległości nie uznał. Jeden kraj w świecie całym, Nikaragua, na złość Ameryce przede wszystkim. Co oczywiście w Ameryce nikt nawet nie zauważył, niestety, dla Nikaraguańczyków, którzy byli tego niesamowicie dumni. A Rosjanie ten fakt ignorują. Dlaczego? Bo podkreślanie jego by Rosję ośmieszało. Że Rosja i Nikaragua uznały Osecję, Abchazję. To jest prawie komedia. Ale o czym to świadczy? O tym, że istnieje na wschodzie nowa rzeczywistość, która powoli się wzmacnia i staje się częścią przyszłości. I na tych faktach Rosja musi tworzyć swoją politykę. Współpraca z Chinami, oczywiście, bardzo proszę. Jak najbardziej. Współpraca z Europą Zachodnią. Dlaczego nie? Z Ameryką również. Ale to jest również dostosowanie się do rzeczywistości, w której definicja mocarstwowości Rosji staje się zasadniczo odmienna od tej, którą cechowała przeszłość. O surowce energetyczne było. Że co? Uzupełnienie było pytania o surowce energetyczne. Podejrzewam, że o ich znaczenie w polityce rosyjskiej. No one są niezmiernie ważne, ale one również stwarzają do pewnego stopnia współzależność. Widzimy to w ostatnim kryzysie finansowym. Proszę, co się dzieje w budżecie rosyjskim ze względu na spadek ceny energetyki w zakresie światowym. Poza tym oczywiście celem uzasadnionym Europy powinna być dywersyfikacja źródeł. Dlatego też na przykład ta nowa koncepcja rurociągu Nabuko jest tak dla Europy bardzo ważna i słusznie Polska to bardzo energicznie popiera. Prosimy kolejne pytanie, ponieważ tutaj pani... Proszę ze środka wobec tego. Witam profesorze. Marta Sylwestrzak, Ośrodek Studiów Amerykanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Młodych Dyplomatów. Chciałam zapytać, jaki jest według pana główny powód amerykańskiego zaangażowania się w rozwiązanie konfliktu w Kosowie w 1999 i jaka jest główna korzyść, którą Stany wyniosły z tego zaangażowania, a także jakie to uczucie mieć tak istotny wpływ na losy wielu krajów i czy czuje się pan człowiekiem spełnionym przez to? Dziękuję. Ja się czuję czymś? Człowiekiem spełnionym. No to jest trudne pytanie. W jakiej dziedzinie osobistej, politycznej, naukowej? Trudno mi odpowiedzieć. Tak ogólnie bym powiedziała. Ogólnie. Dokonał pan wielu ważnych rzeczy. Czy to daje taką satysfakcję, która jest istotna dla pana? Ja się czuję dość spełniony w różnych zakresach. Ale mówiąc, powiedzmy, o tym bardziej zewnętrznym, no to oczywiście dla mnie niezmiernie ważną rzeczą było pozytywne rozwiązanie tego, co nie nastąpiło w sposób pozytywny w 1945 roku. I to mówię w sensie szerszym, jak również specyficznie krajowym. I mam pewne poczucie satysfakcji, że do pewnego stopnia w tym bardziej pozytywnym rozwiązaniu brałem jakiś udział.